Jesteście na imprezie ze znajomymi. Co można powiedzieć, gdy nagle wkrada się niezręczna cisza? Co myślicie o eutanazji? Może lepiej spróbować z jednym z poniższych faktów. Najdłuższy zarejestrowany lot kury trwał 13 sekund. Z kolei najdalszy dystans pokonany przez latającą kurę wynosił nieco ponad 90 metrów. To więcej niż boisko do futbolu. Każdego roku w Stanach sprzedaje się niemal 300 milionów kilogramów keczupu. Gdybyśmy przełożyli to na odległość, wyszedłby nam dystans do Plutona i z powrotem. A co jeśli Pluton lubi musztardę? A propos keczupu, nie zawsze produkowało się go z pomidorów. Kiedyś jego składnikiem były sfermentowane ryby. Pierwszy taki sos został zrobiony w Chinach. Pomidory zostały dodane w 1812 roku. Natomiast dwa lata później Brytyjczycy spalili Biały Dom. Może bardziej smakowały im ryby. Najdłuższym alfabetem na świecie jest ten używany w Kambodży i składa się z 74 liter. Z kolei najkrótszy funkcjonuje w języku Rotokas, ma zaledwie 12 liter. Jest to język urzędowy na wyspie Bougainville w Papui Nowej Gwinei. Koty wyczuwają smak, którego ludzie nie są w stanie. Między innymi związek, który dostarcza energii wszystkim komórkom naszego ciała. Mimo to nie posiadają genu, dzięki któremu mogłyby poczuć słodki smak. Paznokcie na waszej dominującej dłoni rosną szybciej. Tak więc jeśli jesteście leworęczni, musicie skracać te paznokcie częściej. Natomiast paznokcie na środkowych palcach rosną najszybciej, ponieważ właśnie te kości są najdłuższe. Niektórzy lubią się nimi popisywać. W całym życiu pocimy się tak często, że moglibyśmy wypełnić potem 100 wanien. Ble. Jeśli to was nie obrzydziło, dodamy tylko, że na samym jedzeniu i piciu spędzamy niemal 4 lata. A skoro mrugamy około 16 razy na minutę, nasze oczy są zamknięte przez 10% czasu w ciągu dnia. To około 1,5 godziny spędzone na samym mruganiu. W pół godziny nasz organizm jest w stanie wytworzyć tyle ciepła, żeby zagotować 2 litry wody. Pingwiny są jedynymi na świecie ptakami, które nie latają, ale potrafią pływać. Połowę czasu swojego życia spędzają w wodzie, a drugie pół na lądzie. Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego źrenice kóz są takie dziwne? Prostokątny kształt umożliwia im szersze widzenie boczne, dzięki czemu mogą szybciej reagować na niebezpieczeństwo. Ich pole widzenia wynosi 320 stopni, podczas gdy ludzkie pole widzenia to tylko 120 stopni. Pszczoły posiadają łącznie 5 oczu, 2 duże po obu stronach głowy i 3 małe na jej środku. Te owady nigdy nie śpią. Aby zregenerować siły, pozostają w bezruchu. W przeszłości kapelusz kucharza, ten charakterystyczny, wysoki, o białym kolorze, miał tyle zgięć, ile znał on przepisów. Na przykład, gdyby potrafił przyrządzić jajka na 50 sposobów, jego kapelusz miałby 50 zgięć. Amerykański dziennik opublikował kiedyś artykuł pod tytułem „Nieudany przypadek samoleczenia blokady twórczej pisarza”. Składał się dokładnie z 0 słów. Chciałabym to przeczytać. Królowa Elżbieta jest zawodowym mechanikiem i kierowcą wojskowym. Nie wiem jak wy, ale chętnie zobaczyłabym, jak wymienia koło. No ale przecież ma od tego swoich ludzi. W zeszłym roku w Stanach sprzedano 675 milionów książek, z których większa część nie doczeka się przeczytania. Nawyk kupowania książek i nieczytania ich nazywa się z japońskiego tsundoku. Najdroższa kupiona książka kosztowała ponad 120 milionów złotych. Był to kodeks Lester Leonarda da Vinci. Szczęśliwym nabywcą był Bill Gates. Ciekawe, czego przeczytał. Melbourne nadało adresy mailowe 70 tysiącom drzew. Dzięki temu ludzie mogą na bieżąco informować władze o ich stanie. Jednak zamiast tego skrzynki mailowe drzew pełne były listów miłosnych, żartów i pytań egzystencjalnych. Nazwa miasta Portland została wybrana podczas rzutu monetą w 1845 roku. Gdyby moneta wylądowała na drugiej stronie, miasto zostałoby nazwane Boston. Zauważyliście, że na przykrywce kubka na kawę jest mały otwór? Dzięki niemu kawa leje się równomiernie, zamiast rozlewać się na boki. W przeciwnym razie wyglądałoby to jak nalewanie mleka ze zbyt dalekiej odległości od szklanki, które lałoby się w nierównomiernych proporcjach. Otwór ten umożliwia również przepływ powietrza, dzięki czemu przykrywka nie topi się od pary wodnej. Kosmos ma unikatowy zapach, który ulatnia się podczas zapadania się gwiazd.
Astronauci mówią, że woń przypomina rozgrzany metal albo przypalone mięso. Gdy astronauta Harrison Schmitt wrócił na statek kosmiczny, zaczął intensywnie kichać. Okazało się, że był uczulony na pył księżycowy. Uniwersytet w Minnesocie jest starszy niż stan o tej samej nazwie. Uczelnia powstała w 1851, zaś sam stan oficjalnie powstał 7 lat później. Najcięższym organem ludzkiego ciała jest skóra. Waży ona około 4,5 kg. Natomiast najcięższym narządem wewnętrznym jest wątroba o wadze nieco mniejszej niż 1,5 kg. Z kolei najdziwniejszym organem jest nasz mózg. Składa się w 60% z tłuszczu. Rzymianie uważali zimę za okres bez miesięcy. W związku z tym kilka lat później dodali do kalendarza styczeń i luty, który wtedy był ostatnim miesiącem w roku. Dlatego ma mniej dni niż pozostałe. Na Księżycu nie ma atmosfery, a co za tym idzie, również i wiatru. To znaczy, że odciski butów astronautów pozostaną na nim przez miliony lat. Słowo astronauta pochodzi z greki. Astro, gwiazda oraz nautes, żeglarz. Fajnie byłoby się przedstawić. Cześć, jestem Robert i jestem gwiezdnym żeglarzem. W kosmosie nie ma powietrza ani wody, więc gdyby zetknąć ze sobą dwa fragmenty tego samego metalu, byłyby stale połączone. Jest to tak zwane spawanie na zimno. Każdego roku w naszą planetę uderza co najmniej jedna asteroida rozmiarów samochodu osobowego. Nie zauważamy tego, ponieważ każda z nich spala się w atmosferze, zanim dotrze na Ziemię. Naukowcy z Uniwersytetu w Manchesterze odkryli, że połowa populacji psów jest lewołapna, a druga połowa prawołapna. Co jest dziwne, ponieważ 90% populacji ludzkiej jest praworęczna, a pozostała część leworęczna. Metabolizm węży jest tak wolny, że wiele z nich może odżywiać się tylko raz w tygodniu. Ale niektóre gatunki, takie jak grzechotnik czy pyton, mogą wytrzymać nawet 6 miesięcy bez jedzenia. Jak już wrzucą coś na ząb, strawienie jedzenia zajmuje im od 4 do 10 dni, ponieważ połykają żywność w całości. Z drugiej strony, metabolizm kolibrów jest najszybszy na świecie. Codziennie spożywają 7 kalorii i ważą tylko 4 gramy. Gdyby nasz metabolizm był równie szybki, musielibyśmy spożywać aż 150 tysięcy kalorii dziennie. Niedźwiedzie polarne spędzają połowę życia na polowaniu, z czego zaledwie 2% kończy się sukcesem. To dopiero wytrwałość. W lasach amazońskich żyje gatunek grzyba, który żywi się plastikiem. A skoro już o tym mowa... 5 plastikowych butelek po recyklingu zawiera wystarczająco dużo włókien, aby uszyć z nich kurtkę zimową. Ciało człowieka w większej części składa się z pustej przestrzeni. Gdybyśmy mieli ją usunąć ze wszystkich atomów, nie tylko z waszego ciała, ale i wszystkich ludzi na świecie, cała populacja zmieściłaby się na jabłku. To co? Smacznego! Najdłuższy korek na świecie miał długość 100 km. Miało to miejsce w sierpniu 2010 roku w Chinach i trwało 10 dni. Każdego dnia kierowcy pokonywali mniej niż 1 km. Każdego dnia wysyłanych jest tyle tweetów, że gdybyśmy zebrali je wszystkie, moglibyśmy wydrukować książkę z 10 milionami stron. W większości, niestety, byłby to stek bzdur. Mamuty żyły w czasach budowy egipskich piramid. Wyginęły one całkowicie 3700 lat temu. Czy można powiedzieć, że budowa piramid to sprawka mamutów? Nie? No dobra. Słowo jurajski pochodzi z francuskiego i znaczy mający związek z górami Jura. Leżą one na granicy Szwajcarii i Francji. Czyżby T-Rex mówił z francuskim akcentem? Maria Curie jest jedyną osobą na świecie, która dostała Nobla w dwóch różnych kategoriach – fizyka i chemia. Podobno gałka w drzwiach jej laboratorium, oparcie krzesła i notatki będą nadal radioaktywne przez następne 1500 lat. Pierwszym nieczłowiekiem, który zdobył Oscara, była myszka Miki. Natomiast pierwszy nieczłowiek, któremu zostały nadane prawa, to las Te Uruwera w Nowej Zelandii. Guma do żucia powstała 300 lat temu i stworzyli ją Majowie. W tamtych czasach gotowali soki roślinne drzewa Sapodilla i po prostu żuli. Ciekawy pomysł. Teraz możecie przerwać niezręczną ciszę jednym z faktów, które wymieniliśmy. Dajcie znać w komentarzach, jak wyszło.
A jeśli dowiedzieliście się dzisiaj czegoś nowego, polubcie ten filmik i podzielcie się nim ze znajomymi. Tutaj macie propozycje następnych, które też Wam się spodobają. Klikajcie i oglądajcie. Pozostańcie po jasnej stronie życia.